dobry. Wyszedłem, żeby pójść. Tak sobie pomyślałem, że żeby iść, to trzeba wyjść. W sensie pójść, iść. W sensie drogi. Droga jest ważna. Droga to chyba cel. Pewnie, że różni ludzie mają różne cele. Natomiast istotne nie jest to, co mają różni ludzie, tylko to, co mam ja. A ja mam taki cel. Iść. Iść, pytać, dowiadywać się. No i jednym z takich elementów, o których chciałbym się dowiedzieć, jest duchowość. No. Duchowość w procesie zmiany i w procesie w ogóle jakiejś takiej przebudowy życia. No i duchowość, no i tu właściwie jest koniec moich możliwości i mojej mądrości, dlatego że ciągle nie wiem, jak to ugryźć i z czym to się je. Znaczy, coś już wiem, to nie jest tak, że nie wiem nic. Ale no, nadal jest to jeszcze, nazwijmy to, w sferze doświadczeń. Duchowość z punktu widzenia różnych procesów zdrowieniowych, trzeźwościowych. To nie takie proste. Trzeci krok z 12 mówi: powierzyłem swoje życie i swoją wolę opiece Boga, jakkolwiek go pojmuję. No nie jest to łatwe, bo to oznaczałoby odpuszczenie. No a ja w tym odpuszczeniu jestem słaby, dlatego że ja jestem obsesyjnym kontrolerem. Czyli ja mam obsesję kontroli, obsesję sprawowania kontroli, bo ja chcę wiedzieć. W razie gdyby coś się zepsuło, to ja chcę naprawić. Tak jakbym kiedykolwiek miał taką umiejętność. Ludzie, którzy mają wielką wiarę, ja takich ludzi spotykam na swojej drodze. Oni mówią: mam wiarę, wierzę w Boga. Nie jestem przekonany, czy to też oznacza wierzę Bogu. Mam nadzieję, że tak. Im zazdroszczę. Ja im zazdroszczę wiary. Bo u mnie z religijnością jest słabo. Ja bym chciał być religijnym człowiekiem. Może nie to, że religijny. Ja bym chciał być wierzącym człowiekiem. A jakoś tak nie idzie mi to za bardzo. Nie wiem, może się za mało staram. A może ta wiara to jest to, co oni mówią, ci wierzący, że wiara jest łaską. To też się na tym nie znam za bardzo. Ale dla mnie najważniejsze byłoby w tym wszystkim to, żebym ja mógł troszeczkę odpuścić, troszeczkę odpocząć. Bo ja jestem ciągle zmęczony tym ciągłym pilnowaniem mojego życia. A z tego pilnowania właściwie nic nie wychodzi, oprócz tego, że mam same kłopoty. Bo co się wezmę za to pilnowanie i zacznę to kierować jakoś tak po swojemu, no to są kłopoty, no. Dzięki pewnej osobie spotkałem na swojej drodze takiego człowieka, czy trudno powiedzieć, że go spotkałem, to jest pewna legenda o nim, historia tego człowieka. Był taki koleś, co się nazywa ojciec Dolindo. No i on miał takie swoje: Jezu, ty się tym zajmij. No, to jest okej. Okay. To się nazywa odpuszczenie, to się nazywa zaufanie. Katolicy, chrześcijanie w ogóle mają: Jezu, ufam Tobie. Co jeszcze można by było wybrać? Można by było jeszcze wybrać Hopkinsowe, z takiego filmu 360 stopni. Fuck it. Jeszcze można by było użyć nieżyjącego już profesora Osiatyńskiego: wstań rano, przecież grzywkę i odpieprz się od siebie. To jest też okej, to mi też pasuje. I właściwie okazuje się, że wszystko mi pasuje, żebym tylko ja spróbował z tego skorzystać. No nie zawsze mi się udaje, no od czasu do czasu rzeczywiście tak. Powierzyłem swoją wolę i swoje życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmuję. Pewnie, że nie uda się tego zrobić od razu i nie uda się tego zrobić w 100%. Ale jeżeli nie będę próbował, no to nic nie będzie. Szczególnie przed tymi nadchodzącymi świętami odrodzenia życia. Zresztą w ogóle wiosna sprzyja. Na odradzaniu się. Rodzeniu się na nowo. No i może to jest też taki dobry czas, żeby odpuścić, żeby powierzyć swoją wolę i swoje życie opiece jakiegoś Boga.
jakiejś siły większej niż ja sam. Bo to nie chodzi o to, żeby zaraz być religijnym człowiekiem. To chodzi tylko o to, żeby zrozumieć, chyba, tak mi się wydaje, że jest coś większego niż ja sam. Ten ojciec Dolindo dał mi taką książkę. Znaczy, nie on mi dał, bo on już nie żyje. A jakoś tak się, że ta książka mnie znalazła. I tam na jednych z pierwszych stronic tej książki jest tak. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie ty jesteś Bogiem. Jest nim zupełnie ktoś inny. Odpręcz się. To mi się spodobało. To mogę wziąć, to mogę kupić. Życzę wam, żebyście spróbowali odpuścić.